pracy 9 punktu porządku sesji, który brzmi: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę miasta Rostwina oraz granic ich obwodów. I tu także bardzo proszę o przedstawienie, wprowadzenie do tego tematu pana dyrektora Michała. Proszę Państwa, jeżeli moja propozycja jest taka, żebyśmy omawiali może dwie programy uchwały, czy jest to możliwe? Proszę bardzo, bo ten temat będzie tożsamy. Tym, że głosowanie to wszystko będzie. Proszę Państwa, uchwały, które ustalają obchody szkolne do dnia dzisiejszego, to uchwały, które były uchwalone w 1990 roku. Od tego czasu Gostynin zmienił się bardzo. Ja może wymienię kilka ulic, które powstały. Będą to ulice Tregu, Biernackiego, Jarnońskiego, Magulińskiego, ulica Morenowa, Rebekanta, Zadamcze, które kiedyś było ulicą Targową, nastąpiła zmiana na ulicę Zadamcze, ulica Polskiego Czerwonego Krzyża, ulica Józefa Gerwatowskiego, Honorowy Dawców Krwi, Hubalczyków, Małkowskiego, Witek, Kujawy, Solidarności, Faliszewskiego, Sosnowa, Świerkowa, Jasna, Norwida, Wrzosowa, Zacisze, Marcinkowskiego, Spółdzielcza, Szkolna, ostatnio Mikołajczyka, jeszcze ulica Wiosenna. Czyli bardzo dużo tych ulic nowo powstałych. Dwie ulice zmieniły nazwę, czyli Plac Wolności stał się ulicą Rynek, ulica Bagnista, ulicą Termalną. Przestała istnieć jedna ulica, ulica Kagłankowicza i tak jak mówiłem wcześniej, zmieniły przebieg ulica Targowa. W związku z powyższym projekt, który macie Państwo przed sobą, który ustala w paragrafie pierwszym sieć publicznych szkół podstawowych, jeżeli mówimy o tej pierwszej uchwale, a w drugiej uchwale gimnazja. I tak, no wiadomo, w naszym mieście są dwie szkoły podstawowe, czyli szkoła podstawowa nr 1 imieniem Armii Krajowej w Gostyninie i szkoła podstawowa nr 3 imieniem Branży Wersyklawy w Gostyninie. I jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą gimnazjum, to mamy tam gimnazjum nr 1 imienia księcia Mazowieckiego, księgi IV i gimnazjum nr 2 imienia polskich nazistów w Gostyninie. Paragraf drugi ustala obwody tych właśnie placówek. Wykaz ulic, które dzielą Gostynin na, chciałoby się powiedzieć, dwie równe części. Podział Gostynina na obwody, na dwa obwody jest zaproponowany w tej uchwale. Przebiega przez ulicę Dmowskiego, dzieląc miasto na część północną i część południową. Jakby ważne w tym wszystkim jest to, że zarówno obwody szkół podstawowych, jak i obwody szkół gimnazjalnych są tożsame. To znaczy, że nie ma żadnych problemów w zdobywaniu wyższego poziomu kształcenia. Wiadomo, jeżeli jakiś uczeń został zapisany do szkoły podstawowej nr 3, to jakby kontynuował będzie zgodnie z obwodem nr 2. Podział ten, który Państwu został przedstawiony, został tak skonstruowany, by poszczególne placówki miały no, w miarę podzieloną liczbę potencjalnych uczniów. I tak w 14 rocznikach, bo taką informację miałem podaną z Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o zameldowanie, to w tych 14 rocznikach ogółem mamy 2593 uczniów, przy czym powiedzmy do obwodu szkoły podstawowej nr 1 jednocześnie gimnazjum nr 1. Z tej liczby
będzie 1271 uczniów, natomiast do tego drugiego obwodu, szkoły podstawowej nr 3 i gimnazjum nr 2, 1322 uczniów. O równomierności podziału tego zaproponowanego Państwu może świadczyć liczba uczniów w poszczególnych latach, jak będzie się kształtowała, gdyby faktycznie oczywiście dzieci, które są dzisiaj zameldowane, wchodziły do swoich obwodowych placówek. No mam tutaj wymienionych kilka roczników. Naprawdę tak to wygląda, że ten podział jest, nazwijmy to, sprawiedliwy, równo rozłożony na te cztery placówki. Bardzo proszę, jaka jest opinia? Opinia pozytywna. Otwieram dyskusję.
razie przedstawię projekt uchwały. Uchwała Rady Rzymskiej Gostyni z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonej przez gminę miasta Gostynia oraz granic i podporów. Rada Miejska Gostyni uchwala co następuje. To cała prawda. Rada Miejska Gostyni uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Gostynia. Punkt 1. Szkoła podstawowa nr 1 imienia Armii Krajowej w Gostyni. Punkt 2. Szkoła podstawowa nr 3 imienia obrońców Westerplatte w Gostyni. Paragraf 2. Punkt 1. Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Armii Krajowej w Gostyni określa załącznik nr 1 do uchwały. Punkt 2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 imienia obrońców Westerplatte w Gostyni określa załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 45 łamane na 5 na 99 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Gostynina oraz granice ich obwodu. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gostynina. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały w brzmieniu, jak przed chwilą przedstawiłem? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się w sprawie mojej uchwały w tym punkcie. Uchwała Rady Miejskiej Gostyni z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2013. Podstawa prawna. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Przyjmuje się program profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2013 w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały zwany dalej programem. Punkt 2. Program realizowany będzie we współpracy z gminą Gostynin. Paragraf 2. Na realizację programu przeznacza się środki finansowe w kwocie 60 tysięcy złotych, sumownie 60 tysięcy złotych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gostynina. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem uchwały, której przed chwilą Państwu przedstawiłem? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Tak jest przeciwny Pan Posiedź? Jestem za. Za. Dobrze. Kto jest przeciwny? Jeszcze raz. Nie widzę, kto się wstrzymał. Także nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 11 radnych, przeciw głosów i wstrzymujących się nie było. Życzę dłużej uchwał radnych przytrzymał i wybrałem uchwalę od sobie. Przepraszam. Dziękuję bardzo Pani Inspektor za udział sesji i za przedstawienie tych wszystkich projektów. Przystępujemy do realizacji punktu 13 porządku sesji, w którym przyjmujemy podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 161 łamane na 30 łamane na 2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uzyskania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tutaj bardzo proszę o wprowadzenie do tego tematu już wcześniej przedstawianą witamą panią naczelnik Karolinę Białkowską. Proponowana przez nas zmiana jest w zasadzie taką zmianą kosmetyczną. W poprzednim przyjętej wcześniej uchwale zapis brzmiał: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miasta Gostynia lub na rachunek bankowy. A w tej chwili zapis
Urzędu Miasta Gostynina. Tylko zmiana polega na dopisaniu słów Urzędu Miasta Gostynina. Jest to tak w celu doprecyzowania, żeby mieszkańcy widzieli na rachunku, na jakie rachunek bankowy mają płacić. Informuję, że ten projekt uchwały był omawiany na dwóch komisjach, na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Opinia pozytywna. Dziękuję. I Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie? Skoro nikt nie słyszy, przedstawię teraz projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 161 łamanej na 30/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu liczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawa prawna. Rada Miejska w Gostyninie uchwala co następuje. Paragraf 1 ustęp 2 uchwały nr 161 2012 Rady Miejskiej w Gostyninie miała się na rok grudnia 2016 roku prawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po słowach na rachunek bankowy dodaje się zapis Urzędu Miasta Gostynina. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gostynina. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Za. Wysoka Rady głosowało głosem przeciw, wstrzymujących się nie. Przystępujemy do 14 punktu porządku obrad, który przyjmuje podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2013. I tu w tym temacie również bardzo poproszę Panią Naczelnik. Program w podobnym kształcie Rada Miejska przyjmowała w ubiegłym roku. W zasadzie tam w tym programie nie nastąpiły jakieś znaczące zmiany, w związku z tym tutaj nie będę szczegółowo omawiać. Program, projekt uchwały zawierający program opieki nad zwierzętami mamy obowiązek wystąpić o zaopiniowanie do powiatowego wojewódzkiego lekarza weterynarii, do kół łowieckich i do towarzystw opieki nad zwierzętami. Tutaj szeroko omawiałam stanowisko powiatowego lekarza weterynarii na komisjach. W związku z tym tylko dodam, że ta opinia powiatowego lekarza weterynarii jest dla Rady niewiążąca. A dlaczego mówię, była taka opinia, to ja już szerzej omawiałam na komisji. Nie wiem, jeżeli będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały także był omawiany na dwóch komisjach. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Dziękuję. I Pana Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Pani Naczelnik rzeczywiście na komisji szeroko omawiała ten temat. Jeżeli ktoś z Państwa radnych tak do pytania, bardzo proszę. Nie widzę, nie słyszę, w związku z czym przedstawiam projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2013. Podstawa prawna. Rada Miejska w Gostyninie uchwala co następuje.
poprawki, wprowadzić jeszcze dwie autopoprawki. Pierwsza dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18 970 zł. I druga autopoprawka, która stanowi kwotę 80 zł i dotyczy przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Przedstawiony projektu uchwały proponujemy dokonać zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków budżetowych, a także przychodów i nadwyżki budżetu. Po wprowadzeniu proponowanych zmian dochody budżetu zmniejszą się ogółem o kwotę 582 617 zł. To jest to kwota, która stanowi perspektywę do zwiększenia i zmniejszenia planu. W tym dochody bieżące zmniejszą się o kwotę 6 376 000, natomiast zwiększą się o kwotę 18 970 zł. Natomiast dochody majątkowe zwiększą się o kwotę 5 789 zł. Następnie wydatki budżetu zwiększą się ogółem o kwotę 322 085 zł. Również kwota ta stanowi saldo pochodzące ze zmniejszenia i zwiększenia planu. W tym wydatki bieżące zmniejszą się o kwotę, zwiększą się o kwotę 315 470 zł i zmniejszą się o kwotę 80 zł. Natomiast wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 6615 zł. Następnie w wyniku proponowanych zmian planowaną nadwyżkę budżetu zmniejszamy o kwotę 904 702 zł, zwiększając tym samym przychody budżetu o kwotę 904 702 zł. To jest to wolne środki, które przeznaczamy na rozchody budżetu. Również wprowadzamy zmiany w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej pod nazwą Plan Przychodów i Kosztów Zakładów Budżetowych, dokonując zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek roku 2013. Na plan dochodów budżetowych ma znaczący wpływ kwota zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 607 376 zł. Chciałam tutaj zaznaczyć, że ta sytuacja powtarza się już od kilku lat, kiedy to do projektu budżetu w miesiącu listopadzie przekazujemy już projekt, ale otrzymujemy informacje z Ministerstwa Finansów o wyższej kwocie planowanej subwencji dla naszej gminy. Natomiast po uchwaleniu budżetu państwa już w następnym roku, zwykle to się dzieje w miesiącu lutym, ta kwota ulega znacznemu zmniejszeniu. Tutaj dla takiej informacji może podam, że jak się kształtowały te zmniejszenia tej naszej subwencji, na przełomie 5 lat. I tak w 2009 roku zmniejszono na subwencję o 166 920 zł. W 2010 było bardzo duże zmniejszenie, bo była to kwota 1 413 417 zł. W 2011 była to kwota 904 000 zł. W 2012 no już trochę mniej, bo było to 149 515 zł, no i w bieżącym roku 607 376 zł. Następne zmiany dotyczą zwiększenia planu z tytułu dotacji o kwotę 18 970 zł, jaką przyznał nam Wojewódzki i Narodowy Fundusz łącznie, Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I o tę kwotę, to jest 18 970 zł,
wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą usunięcie lub utylizacja wyrobów dla azbestu z terenu miasta Gostynina w 2013 roku. Następne zmiany dotyczą planu dochodów majątkowych, gdzie zwiększamy plan o kwotę 5789 zł. Jest to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i o tę kwotę, częściowo oraz o kwotę wkładu własnego to jest o 6615 zł, zwiększą się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia menadżera projektu oraz na promocję projektu, do poniesienia których jesteśmy zobowiązani w ramach zawartej umowy o dofinansowaniu. Oprócz omówionych zmian planu wydatków bieżących i majątkowych, w wydatkach bieżących proponujemy również zwiększenia planu o kwotę 116 500 zł w rozdziale 756-15 z przeznaczeniem na odsetki od nadpłaconego przez podatnika zwrotu nadpłaconego przez podatnika podatku od nieruchomości zgodnie ze złożoną przez tego podatnika korektą deklaracji i wydaną decyzję. Chodzi tutaj o taki podmiot, znaczy ten w skrócie. Następnie o kwotę 180 tysięcy złotych zwiększamy plan w rozdziale 9002 z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Jak Państwo pamiętacie, w naszej gminie pod koniec ubiegłego roku zostały uchwalone opłaty za odbiór tych odpadów i zostały uchwalone mniejsze niż proponowane i kwota, która została zaplanowana w budżecie na rok 2013 będzie niewystarczająca. I w tej chwili jest już ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania i na moment podpisania umowy powinny być zabezpieczone środki w budżecie. Przewidujemy, że te środki przewidziane w budżecie będą za niskie, więc proponujemy zwiększenie tego zadania o 180 tysięcy złotych. Dokonujemy również przeniesienia środków w kwocie 80 zł na wypłatę składki członkowskiej w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich. I po dokonaniu proponowanych zmian ulegną zmianie załączniki do uchwały budżetowej na 2013 rok o numerach 1, numer 2, 2a i 2b, załącznik numer 3 i załącznik numer 11. Dziękuję bardzo pani skarbnik za omówienie tych zmian uchwały budżetowej miasta Gostynia na 2013 rok. Ten temat był omawiany także na dwóch komisjach. Pani przewodnicząca jest pozytywna rozwoju społecznego zdrowego budżetu i opinia też jest pozytywna. Drugiej komisji także, gdzie przewodniczy pan przewodniczący, czyli Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i Komisja Spraw Obywatelskich i Zdrowia i Dzieci Społecznych. W takim razie nie widzę i nie słyszę. Państwa radnych pragnę zabrać głos i przedstawiam projekt uchwały w tym względzie. Uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę budżetową miasta Gostynina na rok 2013. Podstawa prawna. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwale budżetowej Związku Gostynina na rok 2013 numer 168 / 31 / 2013
dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 607 376 zł i zwiększa o kwotę 24 759 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 48 983 736 zł. Podpunkt 1. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 607 396 zł i zwiększa się o kwotę 18 970 zł. To jest do kwoty 45 944 061 zł. Punkt 2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5 780 zł. To jest do kwoty 3 039 675 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody na 2013 rok. Punkt 2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 80 zł i zwiększa się o kwotę 322 165 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44 545 324 zł. Podpunkt 1. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 80 zł i zwiększa się o kwotę 315 550 zł. To jest do kwoty 41 557 974 zł. Podpunkt 2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6615 zł, to jest do kwoty 2 987 350 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na 2013 rok. Punkt 3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki bieżące na 2013 rok. Punkt 4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki majątkowe na 2013 rok. Punkt 5. W paragrafie 3 ustęp 1. Nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę 904 702 zł. To jest do kwoty 4 438 412 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 201 785 zł i kredytów w kwocie 4 236 627 zł. Dotychczasowy paragraf 3 ustęp 2 zmienia się na paragraf 3 ustęp 3, a w paragrafie 3 ustęp 2 wprowadza się przychody budżetu w kwocie 904 702 zł wolne środki i przeznacza się na rozchody w wysokości 904 702 zł w nawiasie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 904 702 zł. W paragrafie 3 ustęp 3 ustala się przychody budżetu w wysokości 904 702 zł rozchody w wysokości 5 343 114 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pod nazwą przychody i rozchody budżetu w 2013 roku. I tu powinien być punkt 6. Wprowadza się zmiany załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pod nazwą plan przychodów i kosztów
zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. I paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zastępcy burmistrza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak to korektę wprowadziłem, tak dwa punkty piąte są. Jest w szóstym. Tak pani burmistrz? To w takim razie kto jest za przyjęciem tej uchwały w brzmieniu, jak przed chwilą państwu przedstawił. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Tak, nie widzę. Wiedzam, że Wysoka Rada uchwałę budżetową przyjęła. Za głosowało 11 radnych, przeciw i wstrzymujących głosów nie było. Przystępujemy do kolejnego punktu 16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 167 łamane na 31 na 2012 Rady Miejskiej w Gostyninie dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022. Również bardzo proszę panią skarbnik o omówienie. Uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 oprócz zmian, które wynikają ze zmiany poprzedniej uchwały, to jest uchwały budżetowej, w związku z tym, że zmienił się układ prezentacji danych wieloletniej prognozie finansowej, co szczegółowo było omawiane, pani asystent omawiała na poprzedniej sesji, uległ również WPF uległa również skróceniu do roku 2022 i nie wynika z prezentowanych w niej danych, do jakiego okresu zostały udzielone poręczenia. W związku z tym, zgodnie ze sugestią, tak w zasadzie RIO, żeby był taki obraz, należało wprowadzić tutaj do objaśnienia tę informację, co czynimy właśnie tą uchwałę. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Projekt tej uchwały także był omawiany na dwóch komisjach. Na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani przewodnicząca bardzo tego opinię. Dziękuję. Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych pani przewodnicząca też. Do opinii otwieram dyskusję. Skoro nie widzę, nie słyszę, przedstawię państwu projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwała nr 167 łamane na 31 na 2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022. Podstawa prawna. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 167 łamane na 31 na 2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022. Zmienionej uchwałą nr 193 łamane na 33 na 2013 Rady Miejskiej do Gminy z dnia 11 lutego 2013 roku zarządzeniem nr 16 łamane na 2013 Burmistrza Miasta Gostynia z dnia 6 marca 2013 roku uchwałą nr 179 łamane na 35 na 2013 Rady Miejskiej do Gminy dnia 7 marca 2013 roku i punkt 1. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2022 przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjmuje bezpośrednie określenie w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zastępcy burmistrza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w dniu, jak przedmiotowali się w sprawie? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał, także nie widzę. Stwierdzam, że została
Rada uchwały podjęła, zagłosowało 11 radnych, przeciwnych głosów sprzyjających nie było. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu 17, który brzmi przyjęcie protokołu 35. sesji Rady Miejskiej. I teraz tak, pytałem się pracowników Biura Rady. Nikt z Państwa nie wnosił żadnych uwag, ani uzupełnień, ani sprostowań. Pytam się w dniu dzisiejszym, czy ktoś z Państwa jest za przyjęciem protokołu w zapisie, jaki został sporządzony. Protokołu sesji 35, jaki został sporządzony i jest złożony w Biurze Rady Miejskiej Gostynia. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół został przyjęty przez Wysoką Radę. Zagłosowało 9 radnych. Przeciwnych głosów nie było. Przy 2 głosach wstrzymujących. Przystępujemy do punktu 18. Realizacji punktu 18. Odpowiedzi na interpretację zapytania radnych. I tu bardzo proszę Panią Wójtę. Andrzej Radzer zadał następujące pytanie. Jakie jest zainteresowanie przetargiem na zbycie gruntów przy termalnej i Kamińskiej? To ogłoszenie o przetargu ukazało się 21 marca na stronach internetowych i 22 marca w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej. I mam informację, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:37 było 550 osób. Jeśli chodzi o nawierzchnia dróg po zimie, ulica Dybanka, czyli harmonogram napraw, również o stan dróg gruntowych po zimie zgłaszał Pan Radny Andrzej Małkowski, więc może... Andrzej Radny, drogi, a ja No właśnie, chodzi o drogi. Znaczy powiem tak, proszę Państwa, co roku po sezonie zimowym takowe przeglądy są dokonywane zarówno dróg gruntowych, jak i dróg o nawierzchni publicznej i oceniany jest i ustalany zakres prac. W tym roku rozpoczęliśmy to już z chwilą wtedy, kiedy tak po raz pierwszy zrobiło się wiosennie, no i potem aura spowodowała, że znowu spadło bardzo dużo śniegu i zostało to przerwane. Natomiast zostały w międzyczasie podjęte działania związane, jak przedstawiałam to Państwu w sprawozdaniu, że dokonano zamówienia 4 ton masy bitumicznej tarkan potrzebnej do napraw uszkodzonych nawierzchni drogowych, więc te remonty będą sukcesywnie przeprowadzone. Natomiast może gorzej z drogami gruntowymi, bo one w tej chwili są w takim stanie, że tam jest po prostu błoto, bo jeszcze jest tak świeżo, to nie są osuszone. Niemniej jednak szykuje nam się jakby możliwość pozyskania bardzo dobrego materiału do utwardzenia tych dróg. To chodzi o ten destruk, który będzie zdejmowany z ulicy Bierzewickiej. Jest sprawa już jakby utrudniona, niemniej jednak jeszcze wymaga jakby akceptacji pana dyrektora rejonu, pana Kaczmarka, który w tej chwili przebywa na urlopie, ale w przyszłym tygodniu będzie, więc myślę, że uda się nam to sfinalizować i będziemy mieli doskonały materiał do utwardzania tych dróg gruntowych. Stara betoniarnia, pan radny tutaj przedstawiał jeszcze dodatkowe propozycje odnośnie możliwości zagospodarowania. Na poprzednim miesiącu na Komisji Rozwoju Gospodarczego, wtedy kiedy pani prezes składała tutaj relację, również była o tym mowa i informowałam też, że różnego rodzaju właśnie te działania są podejmowane. Myślę, że i w tym kierunku też ich ta aktywizacja będzie skierowana, żeby zresztą myślę, że działają tam dosyć aktywnie i to wszystko wymaga trochę czasu, żeby to zaistniało. I
I jeszcze z zapytań, pan radny Reder pytał o, o nowe te miejsca parkingowe, które uzyskamy w wyniku realizacji tego projektu. To jest 90 miejsc parkingowych w ulicach Jana Pawła, Kościuszki i Zamkowa. Pani Randa Pawlikowska pyta, czy jest aktualny zapis schodołazu. Również to pytanie jakby wiąże się z zapytaniem pana radnego Andrzeja Robackiego w sprawie windy i upływającym terminie realizacji. Proszę państwa, sytuacja jest następująca. My akurat mieliśmy możliwość zorganizowania pokazu pracy tego schodołazu i tutaj państwo radni uczestniczyli. Oglądaliśmy to i myślę, że każdy wypracował sobie jakiś pogląd, czy to urządzenie tam się będzie nadawało, czy nie. Oczywiście w międzyczasie też, ponieważ dostaliśmy projekt umowy od pana starosty dotyczący dofinansowania tej inwestycji instalacji windy, z uwagi na to, że gdyby to było konieczne, to znaczy gdyby to było realizowane, ponieważ tam był bardzo krótki okres realizacji wskazany, wystąpiliśmy do pana starosty, a pan starosta dalej do PFRON-u, do tego funduszu dla niepełnosprawnych, o możliwość przedłużenia do końca roku. Pozwalałoby nam to na opracowanie pełnej dokumentacji i ewentualnie w okresie wakacyjnym zrobienie i przystosowanie, z tym, że tutaj jest jeden podstawowy problem, który już w międzyczasie został rozpoznany i żeby to urządzenie zastosować, niestety wymagane jest zrobienie analizy przez Straż Pożarną i uzyskanie opinii od biegłego rzeczoznawcy i powiem wprost, że niestety wiąże się to z jakimiś takimi sprawami, które wymagają zmiany ciągów ewakuacyjnych i ta jedna klatka, gdzie będzie zamontowana ta platforma, ona zupełnie musiałaby być wyłączona z ruchu, tylko przystosowana do pracy i do przewozu tych dzieci. Więc jest to, uważam, dość ryzykowne rozwiązanie, bo no, wiadomo, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, ale w międzyczasie pojawiły się jeszcze inne rozwiązania. Na początku kwietnia otrzymaliśmy informację od ministra edukacji, że w ramach środków z rezerwy budżetowej możemy skorzystać z dofinansowania przystosowania obiektu szkolnego dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. I to jest 50% wartości zadania, czyli no, mogą to być dużo większe środki niż te z PFRON. I tak jak kiedyś był pomysł przystosowania dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych jednej ze szkół i szkoły numer 3, zostało zrobione tam rozpoznanie i w zasadzie przystosowując, adaptując jedno pomieszczenie na łazienkę i wykonując to wejście, no, na które już w tym roku też od kilku lat i szkoła otrzymała pieniądze i też by na to wejście można skorzystać z tego dofinansowania, można no, w sposób bardzo prosty i niekoordynacyjny przystosować cały parter szkoły dla dzieci niepełnosprawnych wraz z dostępem do sali gimnastycznej. Do 30 kwietnia jest konieczność złożenia wniosku, więc myślę, że spośród tych wszystkich rozwiązań to ostatnie wydaje się najbardziej tutaj dobre i do przyjęcia. Tak, a w następnym roku, to znaczy jeszcze by była przygotowana dokumentacja, tak żeby w następnym roku kontynuować dalej te działania, bo dalej wewnątrz szkoły wystarczy tam zrobić podjazd, bo tam są trzy takie schodki i później na tych szerokich schodach, które prowadzą tam do stołówki i dalej jest ten hol na drugie skrzydło szkoły, tam można by zamontować platformę z zachowaniem wszystkich warunków technicznych. I uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie i chyba będziemy szli w tym kierunku. Pani radna Agnieszka Korajczyk pyta o jak pan prezes planuje z
sobie poradzić z miejscami parkingowymi na Zazamczu. To odpowiedź będzie pani udzielona, ponieważ dzisiaj nie udało mi się porozmawiać z panem przewodniczącym, bo obecnie jest na urlopie. Czy prawdą jest, że powstanie kolejny duży sklep? Firma Varitex, Ulacha i wspólnicy z Łodzi złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na lokalizację takiego sklepu spożywczo-przemysłowego na terenie ulica Wojska Polskiego Nowa Floriana wraz z samym zagospodarowaniem tego terenu pod parkingi i lokalizacją takiego obiektu. Jakie konsekwencje, tutaj niedokładnie mam napisane, jakie będą konsekwencje w związku z zaciągniętym przez MTBS kredytem i wzięciem pod zastaw hali sportowej 6B3? MTBS zaciągał ten kredyt na, realizację budynku mieszkalnego przy ulicy Bierzewickiej. I to był kredyt, który był zaciągany w 2003 roku. I częścią zabezpieczenia tego kredytu była działka i budynek hali sportowej, ale dotyczyło to tylko kwoty 420 tysięcy. Ten kredyt jest zaciągnięty na 30 lat, jednak jest sukcesywnie spłacany. W tej chwili spłacono już kwotę, to był kredyt w wysokości 1 606 000. W tej chwili już 1/5 tego kredytu spłacono i jest on systematycznie spłacany. Pan radny Jakubaszek, są 3 ogrody działkowe. Co z tymi ogrodami w związku z zmianą tych przepisów dotyczących, czyli tej nowej ustawy śmieciowej? Poinformuję tak, że ogrody działkowe nie są terenami zamieszkałymi, czyli jakby odbiór śmieci będzie się tam odbywał na starych zasadach, zgodnie z podpisanymi umowami. Natomiast to, co wprowadzaliśmy, przyjmowaliśmy uchwały, dotyczy tylko terenów zamieszkałych. Pan radny Kalinowski, pierwsze pytanie, do kiedy burmistrz przebywa na zwolnieniu lekarskim? Burmistrz przebywa na zwolnieniu lekarskim do 21 kwietnia. I drugie pytanie, wynajem sali w domu nauczyciela. Proszę Państwa, właścicielem sali, tego lokalu użytkowego jest gmina. Zarząd oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie jest najemcą tego lokalu i wynajem odbywa się na zasadach określonych w umowie najmu lokalu użytkowego, gdzie jest zapisane, że najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na prowadzenie działalności związkowej, jest zobowiązany do używania pod przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z innymi użytkownikami, którymi poza najemcą są Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność w Gostyninie i Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa dla Pracowników Oświaty. I jestem zdziwiona, że w ogóle jest takie zaskoczenie, że dlaczego jest potrzebna zgoda właściciela, jeżeli jest zapis, że lokal musi być, znaczy powinien być wykorzystywany zgodnie z tym zapisem, który jest w umowie. Poza tym gmina ponosi koszty utrzymania tego lokalu, więc chyba jest zrozumiałym, że nie mogą się tam odbywać jakieś inne spotkania, jak również spotkania polityczne. Aha, przepraszam bardzo. Jeszcze na to jedno pytanie będzie odpowiedź na piśmie odnośnie wynagrodzeń, bo to niestety wymaga jeszcze zebrania dat. Dziękuję.
postaci i w rozwoju sesji, punkt 19, sprawy różne. Jakieś oświadczenia, bardzo proszę. Pan radny Zbigniew Kubaszek. Rozmawialiśmy w klubie, że należy wrócić do głosowania z poprzedniej sesji nad podniesieniem kapitału spółki. Ponieważ w spółce i w części społeczeństwa naszego miasta istnieje taki pogląd, że rada zabrała komuś pieniądze. Powtarzam to wyraźnie. Rada nie ma uprawnień, żeby komukolwiek zabierać pieniądze. Bo nie ma takich uprawnień. Ta spółka i wszystkie inne, które mamy na terenie miasta, są w działaniu spółki. Każda spółka ma swoje władze. Zarząd, radę nadzorczą i zgromadzenie wspólników. Jeżeli rada w tym przypadku nie kwestionuje zapisu umowy co do wysokości kapitału spółki, a nie kwestionuje, bo żadnych uwag nie było, to uważamy, że w ogóle nie powinniśmy takiej uchwały głosować, bo są władze takie, które decydują, że jest możliwość, jest potrzeba i trzeba kapitał podnieść i to wszystko. Dziękuję bardzo. Panu radnemu Jakubowskowi. Czy jakieś inne oświadczenia? Proszę bardzo. Panie radny, pan Dzierowacki. Kilka kwestii. Po czasie koledzy się nad tym zastanowili. Taki był wniosek, żeby tą sprawę odesłać. Ja bym się wniosek, żeby odsunąć w czasie, tak? Żeby burmistrz podjął decyzję najpierw, a potem dopiero radę. No ale niestety tak się nie stało. Ja bym chciał prosić panią burmistrz w związku z pismem mieszkańców Zatorza, żeby zorganizować spotkanie na temat ich wniosku o właściwie to w dwóch sprawach, o odpowiedź na tą refundację tych kosztów ponoszonych na opłatę tych wywozów czystości, a jednocześnie przedstawić im czy program, czy aktualną sytuację, jaka jest w sprawie budowy tej kanalizacji. I druga moja sprawa to jest dezaprobata, chciałem wydać dezaprobatę skutecznego zablokowania, panie przewodniczący, zadania kilku pytań staroście Kostynińskiemu na pytań dotyczących ważnych dla społeczeństwa kwestii takich życiowych codziennych, a dotyczących między innymi kwestii dróg, remontu dróg po zimie, kwestii walki z bezrobociem, no i złożonej dokumentacji na budowę terenu w starostwie. Szkoda, że się nie stało. Kilka chwil dłużej by sesja trwała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja w sesji formalnej chcę wyjaśnić, że ja nie mam kompetencji do zmiany porządku sesji. Wyraźnie zostało to określone, a ja zostałem upoważniony przez panią przewodniczącą Rady Miejskiej do realizacji porządku nie było. Byliśmy wcześniej, jak zadawałem pytanie, czy ktoś z państwa radnych, choć pani burmistrz, ma uwagi do porządku sesji. Wtedy byliśmy przegłosowali temat wyczyszczenia. Tak to było poza moimi kompetencjami, także proszę do mnie prezesy nie mieć. Czy w sprawach różnych jakieś ogłoszenie, proszę bardzo. Chciałbym zaprosić w imieniu mojej córki autoportę. Chcę zrobić wernisaż 22 kwietnia 2013 roku o godzinie 19. Będziemy gościć panią Agnieszkę Sapińską. Ona maluje ustami, także warto było zobaczyć, że ludzie, którzy naprawdę są niepełnosprawni, dają sobie jakość w życiu. Bardzo, bardzo dobrze. I jeszcze raz w imieniu córki zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kalinowski. Dziękuję za zaproszenie. Ja też chciałbym zaprosić państwa na trzeci już rajd kolejowy w łódzie Jana Pawła II. 1 maja w tym roku idziemy do Szwabina z powrotem. Ponad 30 km. Ten raj będzie rajdem wyjątkowym, ponieważ chcemy również uczcić pamięć powstańców. Z 150 rocznica w tym roku przypada powstania styczniowego również i w tym celu ten raj jest organizowany, więc bardzo serdecznie proszę.
3 maja, to ani 3 maja. Skoro nie ma podstawnych już spraw, sprawa, w punkcie sprawy różne, dochodzimy do punktu 20. Porządek sesji został wyczerpany. Zamykam. Sesję 31. Za wyjęcie gospodyni. Bardzo serdecznie panu radnym, panu radnym dziękuję za udział sesji. Panią przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam, ja ogłosiłem, przepraszam. Ale tutaj nie do wszystkich sprawach zostają tajemnicze. Już czytam nic. Jeszcze raz przepraszam. Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej zarządziła gospodyni. Pismo kierowane do pani przewodniczącej Rady Miasta Gospodyna i radnych Miasta Gospodyna. Szanowna pani, w ostatnim reportażu wyemitowanym przez TVN24 na całą Polskę redaktor Rafał Stangreciak usilnie dopytywał burmistrza Włodzimierza Siedzikowskiego, jaki cel wydatkowane zostały z budżetu miasta w 2011 roku środki 7,6 miliona w spółce Termy Gostyni. Wydatkowanie zostało ujawnione protokołem Najwyższej Izby Kontroli, a opatrzone tytułem niegospodarność. Na zadane pytanie burmistrz odpowiadał, że nie on, ale Rada Miasta była dysponentem środków. W imieniu zainteresowanych mieszkańców Gostynia zapytuje najbardziej kompetentne grono decydenckie, to jest Radę Miasta Gostynia. Punkt pierwszy. Za jakie konkretne wydatki rzeczowe skierowaliście na spółkę Termy Gostynińskie 7,6 miliona złotych? Punkt dwa. Która komisja Rady Miasta wydała opinię na ten temat, na temat celowości tych wydatków kwoty 7,6 miliona złotych z budżetu miasta w 2011 roku. Punkt 3. Czy nie odnosicie wrażenia, że wydatkowane przez zarząd miasta pieniądze podatników wynikają się z waszej kontroli? Proszę panią przewodniczącą o przeczytanie tego wystąpienia na najbliższej sesji Rady Miasta i równocześnie udzielenie odpowiedzi. Z poważaniem, przewodniczący zarządu koła Gostynie Włodzimierz Skalski. W imieniu pani przewodniczącej wykonałem ten obowiązek. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Zamykam obrady 35. sesji Rady Miasta.